Temat odżywiania, suplementacji to jest temat rzeka. Można o nim bardzo dużo mówić i trzeba mówić o tym. Trudno jest w godzinę czasu ten temat w jakiś sposób rozwinąć, czy podsumować, czy daleko idące wnioski wyciągnąć. Mój wykład musi być dla Państwa inspiracją, jak postępować, gdzie szukać rozwiązań, no i w praktyce to stosować, bo jeśli my mamy nawet często ogromną wiedzę w sporcie, ale ona musi być zweryfikowana w praktyce. Jeśli w praktyce nie zweryfikujemy, to ta wiedza jest bezużyteczna. Sam temat Państwo już widzieli, wpływ odżywiania i suplementacji na produkcję energii czy wytwarzanie energii przez organizm. Wszyscy, którzy pracują w sporcie, chyba zdają sobie sprawę i wiedzą na pewno, że jedynym związkiem energetycznym organizmu jest adenozynotrifosfora. Bez niego organizm nie może funkcjonować. My, jeśli się zastanowimy, ile produkujemy tego ATP, czy wyprodukowaliśmy, każda z osób tu będąca na sali, w ciągu dnia czy w ciągu doby, że to jest kilkadziesiąt kilogramów, no niektórzy nieraz nie dowierzają, ale tak jest. I ten substrat energetyczny, najważniejszy, nie jest magazynowany w organizmie. Niektóre źródła mówią, czy większość źródeł literaturowych podaje, że nigdy nie może go zabraknąć. Jednak badania Ilwy Helsztyn, Westing, jak ktoś może gdzieś trafił na nie 90. lat, pokazują, że intensywny trening interwałowy powoduje to, że jeszcze po 90 minutach w organizmie, w mięśniach, około 15% ATP brakuje. W tej chwili, na stan obecny wiedzy, nie jesteśmy w stanie do końca określić, dlaczego jeszcze brakuje, a nie powinno brakować. No, ta wiedza o organizmie na dzisiejszy dzień jest taka, że wiemy, że około 6 tysięcy reakcji w tym organizmie biochemicznych zachodzi, opisanych jest, a musi być 2-3 razy tyle. 1/3 znamy na razie, bo zachodzą te reakcje, muszą zachodzić, ale nie są jeszcze znane. Jak mało jeszcze o tym organizmie wiemy? A jak mało wiemy, a część już wiemy, to tą wiedzę, którą wiemy, powinniśmy wykorzystywać, ale wracając do tego ATP. Żeby to ATP odbudować, żeby jego resynteza nastąpiła i to, co powiedziałem, że ciągle jest odbudowywany, do tej komórki muszą trafić wodory, najkrócej mówiąc z pożywienia i tlen. Z oddychania czy z treningu, bo ten trening doskonale, ten system pochłaniania tlenu i wykorzystywania tlenu. Jeśli mówimy o procesie treningowym, bo my często zapominamy i traktujemy tą pracę z młodzieżą czy z dorosłymi jako trening, a musimy traktować to jako proces. I ten proces na pierwszym miejscu jest odżywianie, na drugim miejscu trening, następnie regeneracja. Jeśli my właściwych wodorów i szybko nie dostarczymy do tej komórki, to resynteza ATP nie nastąpi. I teraz, jeśli byśmy popatrzyli na ten slajd, odżywianie, trening, regeneracji, to powinno się zamykać w jakieś koło. A często u nas wygląda w treningu mniej więcej tak, że te czynniki, te elementy, trzy podstawowe, gdzieś tam są oderwane. Kogoś interesuje tylko trening i mówi, no co mnie tam interesuje, jak się odżywiają, aby dobrze trenowali. Niemożliwy jest dobry trening bez właściwego odżywiania i suplementacji. Czy wiemy, co tu się dzieje? Często nie wiemy. Następne pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, dlaczego nie wiemy? Bo jeśli nie mamy narzędzi jakichś do monitorowania, to nie wiemy, więc ten trening musi być monitorowany. Monitorowane musi być odżywianie. I teraz, jeśli mamy narzędzia jakieś, urządzenie do pomiaru w organizmie, akurat tu przykład minerałów podaję, to wiemy, co tej zawodniczce i zawodnikowi w danym momencie dać, podać, w jaki sposób suplementować, żeby tu żadnego dyskomfortu czy dysfunkcji nie było.
jeśli widzimy, że ktoś, akurat tu przykład jest też zawodnika uprawiającego czynnie sport na wysokim poziomie. Jeśli widzimy, że brakuje potasu, a potas to jeden z elektrolitów, to już prawdopodobieństwo przepływu tej reakcji nerwowo-mięśniowej jest zaburzone. I teraz no, wszyscy na pewno wiedzą, że prawidłowy trening to jest synteza dodatkowych cząsteczek białek. My nie możemy doprowadzać do sytuacji, kiedy organizm zaczyna zjadać czy trawić własne białko. Synteza dodatkowych cząsteczek białka i wtedy możemy powiedzieć, że ten organizm się adaptuje do wysiłku, jest zaadaptowany. Ale pewne warunki jeszcze muszą być spełnione. Płatki owsiane ze wszystkich zbóż, ziarna owsa posiada najwięcej białka oraz najlepszy zestaw aminokwasów. Synteza dodatkowych cząsteczek białka. Najprostsze płatki owsiane, i to powinny być na śniadanie podane, mogą być i po wysiłku podane, ale tu już zaczynamy, jak zacznę mówić, kiedy po wysiłku, to ten wykład ze 3 godziny by musiał trwać. Zwykłe górskie płatki owsiane, tylko nie mogą być gotowane. Że jeśli jemy je z jogurtem, dostarczamy organizmowi wszystkich niezbędnych aminokwasów, a ktoś powie tak, no ale ja mam aminokwasy jakiejś tam firmy, suplementuję się i dostarczam ileś tych aminokwasów. Tylko wszystko musi się zamknąć później w jakieś koło, pełną sekwencję. I zwykły jogurt naturalny, nie żaden owocowy czy o smaku owocowym, tylko naturalny jogurt, jeśli z tymi płatkami podamy, to dostarczamy pełną sekwencję aminokwasów. Synteza dodatkowych cząsteczek białka. Jaki prosty sposób. I teraz, co jest niesamowicie ważne, następne białko, kolagen. Dlaczego w siatkówce tak jest ważne? Kolagen to właśnie powierzchnie stawowe, to ścięgna, rozścięgna. Każda komórka otoczona kolagenem jest. A te powierzchnie stawowe przy dyscyplinie, jaką jest siatkówka, gdzie wysiłki, można powiedzieć, że element mocy przede wszystkim dominuje i działania szybkościowo-siłowe, te powierzchnie są niszczone, a u zawodniczek i zawodników w wieku dorastania tym bardziej. Więc musimy o ten poziom kolagenu zadbać. I jeśli ktoś, no akurat tutaj jest też przykłady w tkance mięśniowej, jeśli komuś tego kolagenu brakuje, to wiadomo, że tam musi uraz nastąpić. A więc, żeby kolagen organizmowi dostać, żeby organizm syntetyzował kolagen, to musimy mu dobrej jakości białko dostarczyć i jeszcze witaminę C dobrej jakości, naturalną. Bez tego, żebyśmy najlepszej jakości białko dostarczyli, jeśli witaminy C nie dostarczymy, synteza kolagenu nie nastąpi. Co by nie powiedzieć, żeby w sporcie sukces osiągnąć, to przede wszystkim trzeba dysponować niesamowitym zdrowiem. Bo te urazy to jest choroba dla organizmu. I to proszę popatrzeć, że życie komórki przestaje normalnie funkcjonować, kiedy zabraknie w nim nawet jednego składnika. I te elementy, które ja tam podawałem, minerały, witaminy, kolagen, badane są na poziomie komórki. Bo jeśli my często idziemy, biochemię krwi sobie robimy i w krwi widać, że jest jakiś poziom magnezu, wapnia, potasu, to nie świadczy wcale, że ten sam poziom jest w komórce, a on w komórce musi być. Bo w komórce jest produkowane ATP. Tam jest mitochondrium akurat produkuje, ale do komórki muszą wszystkie składniki trafić. I teraz następnym istotnym czynnikiem, jeśli my mówimy o tym odżywianiu, to jest oddychanie, nawodnienie, oddychanie przez nos. Żeby ten tlen do komórki trafił, to musi być odpowiednia proporcja tlenu do dwutlenku węgla. Jeśli my głęboko przez usta oddychamy, mamy bardzo dobrze wysyconą tlenem krew, niemniej jednak przy niskim poziomie dwutlenku węgla ten tlen od hemoglobiny nie może się oderwać i trafić do komórki. Nie może trafić do komórki, a jak nie trafi do komórki, to my energii, mimo że będziemy się bardzo dobrze odżywiać, nie wyprodukujemy.
ATP, resynteza ATP. Tak. I teraz następna rzecz, niesamowicie ważna, funkcjonowanie żołądka, jelit. Jeśli my mamy przykładowo zanieczyszczone jelitogrube, to żebyśmy, nie wiem, jak dobrze się odżywiali, składniki pokarmowe najwyższej jakości spożywali, suplementy też najlepsze, to one nie będą wchłaniane przez organizm. A więc tutaj decydują bakterie w tym jelicie, probiotyki, błonnik, jaki spożywamy. Żywność w porównaniu tylko do 900 roku ma 60-70% mniej minerałów. A więc samym odżywianiem problemu, samymi produktami spożywczymi problemu odżywiania i produkcji energii nie załatwimy już w tej chwili. Już chcemy czy nie chcemy, suplementować się musimy i tak na poziomie najmłodszych lat. Dylemat taki, dylematu nie powinno być, suplementy syntetyczne czy naturalne, tylko naturalne. Ale jeśli my przygotowujemy tą siatkarkę czy siatkarza do tego, żeby wykonywała czy wykonywał bardzo dynamiczne wysiłki, to ta komórka czy mięsień musi się bardzo szybko kurczyć, szybko rozkurczyć. Za skurcz komórki w pierwszej kolejności odpowiedzialny jest wart, za rozkurcz magnez. Mimo że jeden i drugi bierze i w skurczu, i w rozkurczu udział. I inne minerały też. W pożywieniu, w warzywach czy w owocach, mimo że tych minerałów już jest mniej, tak jak wcześniej powiedziałem, to też są słabiej przyswajane przez to, że większość ogranicza wchłanianie minerałów błonnik i fityniany, bo w błonniku się znajdują. Jeśli chcemy jeść warzywa, spożywać, bo jeść, a odżywiać się, to jest różnica. Jeśli chcemy spożywać warzywa, to też nie dostarczymy tyle tych minerałów. Najlepszym sposobem jest wyciśnięcie soku z nich i wypicie. Wyciśnięcie soku z owoców i warzyw. I powinniśmy szklankę dziennie owoców z warzyw i szklankę soku z owoców i szklankę soku z warzyw dziennie wypijać. Ale my mamy, jak wyciśniemy, to mamy 20 minut na to, żeby to spożyć i gdzieś przez 20 minut powoli ten sok pić. Nie więcej, szklanka jednego i drugiego wystarczy. Prawidłowy trening to synteza dodatkowych cząsteczek białka. Białko składa się z aminokwasów. Aminokwasy są transporterem większości właśnie minerałów, witamin, więc trzeba je połączyć z aminokwasem. I tylko chelaty aminokwasowe, jeśli mówimy o minerałach, są przyswajalne, ale muszę powiedzieć Państwu, że ja osobiście znam tylko jedną firmę w świecie, która półprodukty takie, które są przyswajalne, produkuje, które są naprawdę chelatami aminokwasowymi. Z młodzieżą, jeśli młodzież dorasta, jeśli nie będziemy się suplementować dobrymi suplementami, jesteśmy bez szans i dużo ci, którzy szybko wzrastają, bardzo szybko, często gdzieś kończą karierę, podlegają jakimś obciążeniom, brakuje minerałów, brakuje witamin i musi uraz jakiś nastąpić. Tak, to jest, no nie można aż tak być na tyle pesymistycznym, że bez szans, ale te szanse coraz mniejsze są w tej chwili. Tak. Bogatych rodziców trzeba mieć po prostu. No w tej chwili to już tak to wygląda, że my tu obecni wszyscy i ci, którzy trenują, problemu suplementacji nie unikniemy, jeśli chcemy być zdrowi. A to, co powiedziałem wcześniej, się powtarzam, w sporcie bez zdrowia niczego się nie osiągnie. I teraz następna rzecz. Jeśli my mówimy o wchłanianiu, to musimy wiedzieć, jak te jelita funkcjonują u tej zawodniczki i zawodnika. I to musimy, bez monitoringu znowu nie mamy szans. I często po drodze bardzo dużo zawodniczek czy zawodników utalentowanych nam ginie. No bo my nie wiemy, żebym miał jak największą wiedzę, ale nie jestem w stanie określić, co w danym organizmie siedzi. Trzeba to sprawdzić. I świat nas sportowy w tym akurat elemencie bije na głowę, bo oni to sprawdzają i tych najlepszych gdzieś tam wyciągną. Co zwiększa wchłanianie magnezu?
wołowina, mięso w ogóle, ale wołowina, ryby, witamina B6, laktoza, nabiał, jakiś biały serek, to zwiększa wchłanianie magnezu. Tylko my musimy też pewne zasady zachować. Dlaczego jeszcze ta wołowina jest lepsza od kurczaka? Dlaczego najwięcej minerałów jest w wołowinie? Ja już wcześniej powiedziałem, że my nie jesteśmy w stanie strawić błonnika, natomiast akurat krowy bardzo dobrze trawią i kilka razy wraca się ten pokarm, tak przetrawią, że w tym mięsie, oczywiście to musi być dobrej jakości ta wołowina, bo i działanie wapnia, to są pierwiastki wapń i magnez, są pierwiastkami, które zasadotwórczymi, odkwaszają organizm, może być, albo nie zakwaszają, bo tutaj czy odkwaszają, to by za daleko bym się posunął, bo przecież musimy to mierzyć i stwierdzić. Natomiast fosfor, który znajduje się w mięsie, zakwasza ten organizm. Więc tutaj do utrzymania tej równowagi zasadowej, równowagi w organizmie kwasowo-zasadowej, potrzebna jest ta dostarczenie tej ilości wapnia i magnezu. Potas też zasadotwórczo działa, żelazo też. I teraz, co jest ciekawe, to co powiedziałem wcześniej, że my urazowi kości muszą być bardzo sprawne, elastyczne, mocne w siatkówce. Wysokie przyzwajanie magnezu powoduje przejście wapnia z tkanek do kości. Z tkanek miękkich i z naczyń krwionośnych też, bo to ten wapń. I teraz Państwo może się zdziwią, ale u bardzo młodych zawodniczek i zawodników, jeszcze przed 20 rokiem życia, spotykamy się, że naczynia są bardzo mało elastyczne, naczynia krwionośne, bardzo mało elastyczne. To jak ten organizm może funkcjonować? To takiej osobie w przyszłości grozi zawał. Jeśli chcemy wyprodukować tą energię, to są cztery szlaki resyntezy ATP. No, polska literatura trzy podaje, ale cztery szlaki resyntezy ATP i my musimy w zależności od tego, na jakim szlaku chcemy pracować, to odpowiednich substratów energetycznych też dostarczyć. Jeśli chcemy siłę i moc rozwijać, to musimy być świadomi, że poziom glikogenu mięśniowego musi być na maksymalnym poziomie. No, poziom na poziomie, ja tu się powtórzyłem, ale tak, to musi być odbudowany w pełni glikogen mięśniowy, bo inaczej. I te wysiłki muszą być bardzo krótkie i optymalne do tego przerwy. Ale my musimy to tam... I ten tlen musi być. I teraz, jeśli my mówimy o odżywianiu, o treningu, o regeneracji, to wszędzie dwa elementy muszą wchodzić. Oddychanie, tlen, nawodnienie. Dlaczego jeszcze nawodnienie ja tutaj dopisałem? No bo wszystkie reakcje biochemiczne w warunkach jakich wodnych czy w płynie przebiegają. I odpowiedni poziom nawodnienia my musimy utrzymywać. I teraz w jaki sposób utrzymać ten poziom nawodnienia, żeby, przesunąłem troszeczkę za szybko, ale żeby te komórki produkowały energię. 30-40 ml na kilogram masy ciała. Na dobę, jeśli mamy taką temperaturę jak dziś, to około 30 ml nam wystarczy, oprócz tego, co w treningu. Tak, a w treningu musimy co 10-20 minut około 100 ml płynu, mówię plus minus, bo to są indywidualne rzeczy, dostarczyć temu organizmowi, żeby te reakcje dobrze przebiegały.